Miasta, tor wewnętrzny, Kaja Ziomek, MKS Kuprum Lubin, tor zewnętrzny, Natalia Jabrzyk, KS Pilica Tomaszów Mazowiecki. Kaja Ziomek, wicemistrzyni Polski z ubiegłego roku, i mistrzyni sprzed 2 lat. Na pewno faworytka tej pary, ponieważ Natalia Jabrzyk na te 500 metrów aż tak dobrze nie jeździ. Czas otwarcia 10:57. Widzimy, jaka różnica pomiędzy zawodniczkami, które oglądaliśmy do tej pory. Widzimy, jak daleko też Kaja Ziomek odjechała w tym momencie od Natalii Jabrzyk. Zobaczymy, jak pokona ten zewnętrzny wiraż. Na pewno w tym biegu wygra. Tylko jaki to będzie czas i jak wysoko zawiesi poprzeczkę. No a Natalia Jabrzyk, choć tak daleko, myślę, że będzie walczyć tutaj o miejsca 2-3. I już na mecie Kaja Ziomek 38-72. Zdecydowanie najlepszy rezultat. Tam i ostatnia para, którą już widzimy na starcie. Tor wewnętrzny Marek Kania, Legia Warszawa. Tor zewnętrzny Piotr Michalski, AZS AWF Katowice. Piotr Michalski, trzecie miejsce w ubiegłym roku. Marek Kania, być może objawienie tego sezonu, no ale wystartował lepiej Piotr Michalski. Ale mimo wszystko 9,85 Marek Kania, 9,77 Piotrek Michalski, więc na podobnym poziomie jak wcześniejsza para. Zobaczymy, co pokażą w dalszej części dystansu, no ale to Piotr Michalski jedzie znakomicie. W tym momencie, więc Piotr Michalski, jaki to będzie wynik? O co tutaj powalczył? Ale Marek też walczy do samego końca, nie ma tutaj dużej straty. Zaraz zobaczymy, jaki to będzie czas. 35:23, pierwsze miejsce Piotra Michalskiego. Więc mamy złoty medal dla Piotra Michalskiego.